Paweł, wielki niedosyt po tym spotkaniu, bo wydawało się, że na drugą połowę wyjdziecie po zwycięstwo. No, rzeczywiście, było kilka takich momentów, że mogliśmy się pokusić o bramkę, szczególnie ta kartka, tak jak powiedziałeś, dała impuls taka, żeby więcej atakować, no niestety nie udało się i trzeba szanować ten punkt i walczyć dalej. A czego dzisiaj zabrakło? Koncentracji? Koncentracji? Nie wiem, czego zabrakło tak naprawdę, bo kilka sytuacji stworzyliśmy, gdzieś może nie takich 100% bardzo i więcej może poddałem, bo też było ciężko grać, bo Krzysztof się bardzo cofnęło po tej czerwonej kartce i stali faktycznie swoje 16 całą drużyną, więc byliśmy zmuszani do żółtych, zbocznych sektorów i nie zawsze do zawałek zamiast. Na boisku lekki niedosyt, ale na trybunach święto, bo ponad 4000 ludzi dzisiaj pojawiło się na arenie. No tak, na pewno trzeba podziękować kibicom, bo świetną atmosferę stworzyli, świetne widowisko. Szkoda, że nie udało nam się dopisać 3 punktów, ale mam nadzieję, że każdy kolejny mecz będzie w takim stanie kibicowskim jak dzisiaj. A jakbyś podsumował tę rundę? Skończyliście ją na pierwszym miejscu. No tak, no taka runda była, można powiedzieć, złotów i upadków, gdzie zaczęliśmy słabo, później mieliśmy kilka zwycięstw z rzędu, później ta nieszczęsna porażka z Sołą i od tamtej pory gdzieś cały czas na wznoszącej skończyliśmy na pozycji lidera. Jak mi się wydaje, że i cały czas szkolenia mieliśmy takie zadanie, żeby zdobyć ponad 30 punktów i z nadwyżką to zrobiliśmy, więc możemy być zadowoleni. Jakie macie plany na najbliższe tygodnie? Teraz wykorzystaliśmy kilka dni wolnego, później mamy jeszcze testy wydolnościowe i szybkościowe, siłowe i później z końcówką, z początkiem grudnia zaczynamy urlopy.